Musimy tych zawszonych Polaków wytępić, począwszy od kołyski. W ręce wasze oddaję los Polaków. Możecie z nimi robić, co chcecie. Oskarżony Albert Forster zostaje uznany za winnego popełnienia zbrodni zarzucanych mu aktem oskarżenia przeciwko państwu i narodowi polskiemu oraz przeciwko ludności. Jako członek NSDAP, SS, gauleiter Okręgu Gdańskiego, Prusy Zachodniej i namiestnik Rzeszy. Za wszystkie popełnione zbrodnie Najwyższy Trybunał Narodowy skazuje Alberta Forstera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na karę śmierci.